Cześć! Witajcie z gór wałbrzyskich, z Czarnego Szlaku. Idziemy po przygodę. Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Ruszamy czarnym szlakiem z miejscowości Jabłów i kierujemy się dzisiaj na Trójgarb. Trójgarb to szczyt o trzech wierzchołkach, a najwyższy z nich mierzy 778 metrów nad poziomem morza. Najmniejszy 737, a ten średni jakieś 754 metry. Idziemy czarnym szlakiem, tak jak już wspominałem, z miejscowości Jabłów na Trójgarb. Droga to około 3 km, około godzinki spacerku przed nami. Do pokonania będziemy mieć około 230 metrów przewyższeń. I mam taką skromną nadzieję, że wędrujemy dobrze tym czarnym szlakiem. Dlatego sobie będę weryfikował na bieżąco. Tak, cały czas czarnym szlakiem. Na początku tego szlaku z Jabłowa na Trójgarb nie ma zbyt wielu drzew, więc oznaczeń też nie ma za wiele. Więc warto kierować się mapą. Za nami Chełmiec z charakterystycznym krzyżem i antenami nadawczymi. Trochę dzisiaj wieje, więc może być trochę zakłóceń, aczkolwiek mamy MediaMod, więc nie powinno być aż tak źle. Dzieci dzisiaj na piechotkę, a przed nami pola, góry i lasy. Tak więc szykuje się super przygoda, niedzielny poranek i standardowo, jak coś fajnego na swojej drodze spotkamy lub będę miał coś ciekawego wam do przekazania, to wam na pewno to przekażę. A teraz pozwolicie, że skupimy się na drodze. Ogólnie Trójgarb jest miejscem dosyć często odwiedzanym ze względu na wieżę, która jest umiejscowiona na jej szczycie. My już nie pierwszy raz będziemy tam wchodzić, ale pierwszy raz tym czarnym szlakiem. Wcześniej wędrowaliśmy z miejscowości Gostków na Trójgarb. Jest to znacznie dłuższy szlak niż ten, którym dzisiaj pokonujemy. I co było fajne w tamtym szlaku, to to, że nie spotkaliśmy prawie żywej duszy na jej drodze. Dopiero po całym Trójgarbem zaczęło się trochę ludzi pojawiać. A na Trójgarbie standardowo było pełno osób. Dzisiaj też nie spodziewałem się na czarnym szlaku zbyt wielu osób. Bo nie jest to tak oczywisty szlak. Druga rzecz jest taka, że nie ma tutaj oficjalnego parkingu. My stanęliśmy sobie przy głównej drodze i wędrujemy teraz pod górę. Ale widoki tutaj już robią wrażenie. A dopiero efekt wow będzie z wieży widokowej, która jest naszym zdaniem jedną z ładniejszych na Dolnym Śląsku. Ze względu na to, że jej kształt przypomina trochę żagle, przynajmniej nam. Są to trójkąty, platformy w kształcie trójkątów i każdy podejść z inną strony jest skierowany.
to jest fenomenalne, co daje fenomenalny efekt. No, a hermit czuwa nad nami cały czas. Na razie póki co dosyć łagodnie, bez większych przewyższeń. A właśnie trójgarb charakteryzuje się tym, że ma kształt kopuły i ma dosyć ostre podejścia. Póki co jeszcze się o tym nie przekonaliśmy, ale pewnie za jakąś chwilkę, jak będziemy już podchodzić pod stoki trójgarbu, wszystko się zmieni. Milenka dzisiaj na nóżkach, przynajmniej kawałek. Zobaczymy, jak długo da radę. Musimy ją przyzwyczaić do chodzenia, bo już coraz cięższa się robi ta nasza milenka. Trójgarb nie ma jednolitej budowy geologicznej. Jego szczytowe partie zbudowane są ze skał wulkanicznych. Natomiast podejście na szczyt ze skał osadowych. Co, Szymon? Chcesz coś powiedzieć? Jestem ciekawy, czemu była tutaj wieża widokowa. Czemu? Wieża jest widokowa dlatego, że jest to świetne miejsce. Punkt widokowy na okolice. No, piękne widoki są i warto było zrobić taką wieżę, żeby wyżej wejść i zobaczyć z góry. Dokładnie tak. A historia turystycznego wykorzystania szczytu rozpoczęła się w 1882 roku. Kiedy to właściciel restauracji w Starych Bogaczowicach, Martin Engler, wybudował platformę widokową na szczycie, drewnianą platformę widokową na szczycie Trójgarbu. Niemalże równocześnie z wieżą powstał również tam bufet, który działał w okresie międzywojennym. Natomiast ta pierwotna wieża w 1945 roku została, po 1945 roku, została rozebrana. Natomiast w 2018 roku zniesiono wieżę, która kosztowała 1 800 000 niemalże, o wysokości 27,5 metra, która stoi do dziś. I z niej można właśnie zachwycać się pięknymi widokami na okolice, którą oczywiście wam pokażemy i na którą wejdziemy. Ale widok. Niewątpliwie jeden z piękniejszych widoków, jakie ostatnio mieliśmy okazję oglądać. A nasza ścieżka prowadzi tu jak Ela, tam między drzewkami i w dół do miejscowości, z której ruszyliśmy. Myślę, że jesteśmy gdzieś już w połowie drogi i zaraz pewnie będziemy wchodzić w las, bo szczyt jest porośnięty przede wszystkim lasem iglastym z domieszką drzew liściastych, tak jak tu macie chociażby brzozy. No i na naszej drodze kolejna tablica. Podobną tablicę mieliśmy gdzie? Na Chełmcu. Moja żona się zbuntowała. Do Trójgarbu według znacznika, który tam był, mamy jeszcze 45 minut. Więc sporo. Sporo. Tu mamy jakąś powierzchnię doświadczalną. Jeszcze ostatni rzut, bo już chodzimy naprawdę do lasu i za nami zostawiamy już te piękne widoki na Chełmiec i resztę gór Wałbrzyskich. Jak tam, Ela? Spoko. Dajesz radę? A ty, Szymon? Ja też. No, jeszcze kawałek i zaraz powinniśmy zobaczyć wieżę widokową. Zostało nam mniej niż
mniej. Zaraz powiesz. Zostało nam mniej niż połowa drogi. Milenka, co chciałaś powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć, że ja w aucie muszę wziąć. No, musi kwiaty z auta wziąć, bo dostała bukiecik z cukierków i sobie w aucie podjadała Milenka. A teraz takie przesłodzone dziecko, tatuś musi nieść na plecach. A tu drugie przesłodzone dziecko. Uśmiechnij się ładnie, Szymon, uśmiechnij. Nie to by znaleźliśmy takie same miejsce jak to. Nie wiem gdzie. Nie ma nigdzie takiego samego miejsca. Każde miejsce się różni. Może być podobne, ale nie takie samo. Jakieś podobne miejsce jest. Podobna droga mi się kojarzy tylko i wyłącznie z dzikowcem. Co, Ela? Podobnie na dzikowcu było, nie? Tak. Podobna ścieżka była. Nie ma dzikowca. A my wszędzie szukamy żab. Tak? No tak. Parę lat temu, jak byliśmy, jak właśnie szliśmy z Gostkowa, to pod Trójgarbem spotkaliśmy setki małych żabek. Wątpię, żebyśmy teraz spotkali, bo my wtedy wędrowaliśmy we wrześniu. A tu prawie mamy już listopad. Więc te wszystkie mniejsze żabki już się pochowały na zimowiska. No pierwszych dogoniliśmy, możliwe, że. Raczej dogoniliśmy. Tak, jedna para nas minęła. Jeden rowerzysta, jedna osoba, która biegła. Tu trzy, a teraz czwarta para na naszej drodze. Na Trójgarb. No a teraz będzie ostre podejście. Kolejna spinaczka. Już Ela się cieszy. Już się Ela cieszy. Będziesz biegła pod górę? Nie. No spokojnie, tak? Szymon za to będzie biegł, tak? Tak. Ale zaczekaj na troszeczkę, Rzymuś. Ja biegnę na górę. No ja wiem, że ty jesteś zdolny. Ja jestem na górę. Tak, tak, ty Milenka wbiegniesz na plecach taty na pewno. No. O kurczę, pobieg. Pobieg. Halo, Szymon, wróć do nas za jakiś czas. To mów wszystko. Ale będę cię biegać na całym świecie. A, no okej, na taty plecach na pewno. Ach, nie powiedziałem wam, a jesteśmy w Sudetach Środkowych, w masywie Trójgarbu. Jak zresztą wchodzimy na Trójgarb, to gdzie moglibyśmy być? W górach Wałbrzyskich oczywiście. Żona stwierdziła, że nie chce tu środków i ruszyła jakoś tak bokiem z synem. A ja normalnie drogą. Nie ma co się nadwyrężać, gdy jeszcze kupę drogi przed nami. Jaki widok z tej drogi. Mogą tylko żałować, że nie idą z nami. Bo tak, za tymi górkami tam jest Wałbrzych. Ale za Wałbrzychem w linii prostej Ślęża. Jest na co popatrzeć tutaj. Zobaczymy, gdzie to wyjdzie ta moja żona. Bo ja już widzę Trójgarb. I widzę też, że pełno na Trójgarbie, na wieży widokowej, jest osób. Jednym z fajniejszych szczytów i fajnych wież widokowych mieliśmy na Dzikowcu. I tu gdzieś, tu o, dam wam odnośnik do tego filmu. Będziecie mogli sobie zerknąć, jak to nam wtedy szło i jakie widoki oferuje Dzikowiec, który jest troszeczkę bardziej w tamtym kierunku. Ale Góry Wałbrzyskie charakteryzują się właśnie takimi stromymi szczytami, ostrymi podejściami i pięknymi widokami.
Nam się bardzo tu podoba. A idąc do Gostkowa ostatnio, jak szliśmy, to droga jest mniej stroma na pewno niż właśnie tutaj tym czarnym szlakiem w tej chwili. A ile tu wron i kruków lata. Jakby coś tu było. Nie powiem brzydko. Tak, to jest fajna droga. Przyjemnie się wędruje. A w drugą stronę, tak, będziemy mieć niemal cały czas w dół. Pełno osób na trigger wchodzi, więc tam raczej nie będę nic wam opowiadał. Bardziej skupimy się na tym, żeby wam pokazać wieżę i to, co z niej widać. A później zejdziemy i jeszcze trochę. Może pogadamy. A raczej podsumowanie, tak. Na górę widoko. I wieża widokowa na Trójgarbie. Kolejny szczyt zawodu. Trójgarbie. A teraz idziemy na wieżę. Tam jest Śnieżka. Tam jest Chełmic. Nie, chodź, idziemy dalej. Tam jest Ślęża. Żegnamy się już z wieżą widokową na Trójgarbie. Piękne widoki, świetna pogoda, mimo że już praktycznie mamy listopad. Teoretycznie. Jeszcze 2 dni i 1 listopada. Wracamy tym samym czarnym szlakiem. No tutaj, że jest tak dużo osób, to się ciężko nagrywa cokolwiek. Dlatego jak już wyjdziemy typowo na czarny szlak, to sobie chwilkę jeszcze porozmawiamy. A tutaj tyle szlaków prowadzi na Trójgarb. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć szlaków, tak jest. Jeszcze taka ciekawostka na w sumie zakończenie naszej wycieczki, bo wracamy tą samą drogą, którą tutaj się spinaliśmy. Czyli tu jest Trójgarb. Mamy czarnym szlakiem. Mało uczęszczany. Mało uczęszczany, mało osób tędy wędruje w porównaniu do reszty. Chociaż tam mamy zbieg aż 4, to tutaj pojedynczy szlak, mało uczęszczany, fajny. A z takich ciekawostek, o których wam nie powiedziałem, sobie przypomniałem, to pod Trójgarbem ma iść tunel drogi ekspresowej S3. I jest w trakcie realizacji. Więc niedługo może być tak, że ktoś zerwał i położył. Odejdź. Więc niedługo będzie można przejechać sobie pod Trójgarbem. Ale przechodząc do podsumowania. Wycieczka dzisiaj fenomenalna. No po prostu pogoda, miód, cud, malina. Każdy zadowolony. Myślę. No, piękna pogoda. Tak. Jest jeszcze czym się cieszyć. Dokładnie. Pogodę mamy taką wiosenną. Nie za ciepło, nie za zimno. Na wieży trochę wiało. Ale widoki niesamowite. Przejrzystość powietrza była ok. Nie była jakaś specjalnie rewelacyjna. Ale dało się zobaczyć co nieco ze szczytu wieży. Lubimy tu wracać. Lubimy tutaj wędrować. Tym szlakiem pierwszy raz wędrowaliśmy. Wcześniej wędrowaliśmy zielonym szlakiem. Z dwie strony wtedy zrobiliśmy około 20 km. A dzisiaj króciutko, 3 km w jedną stronę.
Więc jak ktoś lubi wędrować, to może wyruszyć tak jak my kiedyś z Gostkowa, a jeżeli ktoś chce zdobyć na spokojnie, bez tłoku górę Trójgar i wejść na wspaniałą wieżę widokową, to na pewno Czarny Szlak, tam gdzie my wystartowaliśmy. No cóż, jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. I dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie moje rady. Standardowo, było fajnie. A my zapraszamy Was za tydzień na kolejny film. Do zobaczenia, pa pa!